11. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Zabrzu, gdzie Górnik podejmować będzie Sandre Spa Pogoń Szczecin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras, Wąsowski, Gierak. Gierak wychodzi do rzutu i zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Teraz bardzo dobra akcja Dudkowskiego, ale nie popisała się obrona szczecinian. Znowu ta akcja z wyjściem Wąsowskiego, jeszcze raz Gierak. Gierak! No i zaskakujący rzut z biegu. Jeszcze Adamuszek wchodzi do obrony. Starczewicz, ależ precyzyjny teraz rzut Chorwata. Krysiak zbieg na koło, Gierak, Gierak! Troszkę za dużo zostawili mu miejsca. Czwarte trafienie Gieraka. Wąsowski. Rybski, rzut bieżny i trafia. Gogola ponownie na środku rozegrania. Dudkowski. Dudkowski miał dużo miejsca, ale tylko słupek. Natomiast był na miejscu Bartłomiej Bis. Gogola. Gogola, ale świetny zwód. I zgubiona cała obrona. Teraz dogranie na koło i skutecznie Sebastian Kaczor. Gierak. Grupa. Zaręba. Wyczyszczone teraz pole. No musiał to już trafić Mateusz Zaręba. Gierak. I znowu strata. Dobrze, teraz refleks Igora Bykowskiego. Dobre dogranie na koło, jest trafienie Bisa, świetnie przeszli z obrony do ataku. Trup, Rybski, teraz udało się dograć do Kroka. Zaręba, wbiegł tam Krysiak na koło, ale nie dostał podania. Teraz podanie do Kapeli, ale ten się nie zorientował. Teraz skutecznie Krupa, ale dopiero jego pierwsze trafienie w meczu. Jeszcze raz Gogola. Próba przechwytu nieudana, a wtedy zazwyczaj kończy się to stratą bramki. Pierwsza bramka Krzysztofa Łyżwy. Rutkowski. Gogola. Gogola sam do Rutkowskiego. Rutkowski, jest bramka. Jeszcze tam cierpiał chyba Patryk Krok. Nie było wątpliwości, kto narzucił rywalowi swój styl gry. Nie była w stanie Pogoń w żaden sposób odpowiedzieć. Był taki moment zrywu, ale to wszystko, na co tego dnia było stać gości. Zaręba. Krupa. Krupa, rzut z przetrzymaniem. Gogola. Gogola. Andrysiak jeszcze raz skutecznie. Świetny mecz tego zawodnika. Może najlepszy w karierze. Ale co z tego, jakiego zespół przegrał? Jeszcze jedna szansa, jeszcze raz Andrysiak. Ależ statystyki tego chłopaka. Ale mecz wygrywa Górnik 24-18. Pewne zwycięstwo. A teraz za uwagę dziękuję. Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.